No w końcu chyba najbardziej oczekiwany debiut mamy za sobą. Gratulacje, gratulacje. Kamil, gratulacje, jak się czujesz? Bardzo dobrze, powiem szczerze. Pierwsza walka udała się pozytywnie, zaboksowałem. Może powiem tak, że zawodnik był bardzo ciężki, w sumie może miał kwarną głowę. Ciężko było go znokautować. No ale jednak słabsze miał doły. Mogę tylko to powiedzieć, że cieszę się, że udało mi się wygrać. Chciałem pozdrowić może wszystkich i podziękować trenerom, którzy mnie tutaj trenują, trenerowi Tryfikowi, mojemu promotorowi Mariuszowi Kołodziejowi, opiekunce Kasi, no i wszystkim, którzy mnie wspierają i no, w szczególności kibicom. Bardzo dziękuję. My serdecznie tobie dziękujemy, Kamil, gratulujemy. Powiedz, jak się czujesz po tym pierwszym występie, długo, długo oczekiwanym, czy chciałeś również nie zawieść swojego trenera w Polsce, ostatniego, który z tobą dużo, dużo tobie poświęcił czasu. Mowa oczywiście o Piotrze Wilczewskim, który sprawił niesłychaną niespodziankę dzisiaj w Finlandii i również dołączyłeś do niego. Twój debiut zakończył się przed czasem. Jak to wszystko wygląda? Powiedz, śledziłeś Piotra walkę? Akurat no nie mogłem śledzić, bo jechałem tutaj na walkę swoją, ale bardzo też dziękuję, bo pomaga mi się przestawić na trochę z boksu amatorskiego na boks zawodowy. I jak była mowa o Finlandii, to cieszę się, że mu się udało wygrać, ale też chciałbym podziękować trenerom swoim, którzy trenowali mnie na samym początku, trenerowi Mariuszowi Cieślakowi i Grzegorzowi Strugole, bo tak naprawdę mogę najwięcej im na razie zawdzięczać, bo oni mnie zrobili ze mnie takiego zawodnika, jakim jestem. Tak, bardzo dziękuję. Oczywiście przyłączamy się do podziękowań. Ja chciałem tylko zapowiedzieć jedną rzecz, że to historyczny moment, że na kartach historii twój debiut zapisał się obok Piotra Wilczewskiego jako ważne wydarzenia sportowe w boksie polskim. Kamil, następne plany. Oczywiście teraz odpoczywasz. W końcu te emocje puściły, w końcu ten debiut masz za sobą. Co dalej? Bo już słyszę, że nie tak długo możemy oczekiwać twojego powrotu do ringu. Myślę, że teraz Mariusz Kołodziej ma na mnie walkę następną 17. 17 marca. Tak. Za 2 tygodnie dokładnie. Mam nadzieję, że będzie tak samo udany jak dzisiejszy dzień. Także wygrany. Może przed czasem ma na punkty, ale żeby był wygrany. Kamil, jeszcze raz wielkie gratulacje i po prostu czekamy na twoje kolejne dobre popisy w ringu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.